Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm No hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną i dzisiaj słuchajcie, zapraszam was na filmik, o który bardzo, bardzo wiele z was prosiło, na taki room tour, mały update pokoju Nel. Nagrywaliśmy wam po kolei, pokazywaliśmy wam, jak wyglądają tutaj pokoje dziecięce, co zrobiliśmy, taka seria remontowa na moim kanale była. Natomiast takiego prawie, że podkreślam, prawie, że finalnego efektu jeszcze wam nie pokazywałam. To będzie taki update, dlatego że dużo jeszcze, w sumie dużo, trochę jeszcze tutaj się zmieni. Będzie nowa komoda, bo na razie mamy taką starą komodę w sumie od przewijaka. Póki co fajnie służy, ale docelowo będzie tu nowa komoda i będzie tu jeszcze na pewno szafa. Więc pewnie troszeczkę tutaj jeszcze pozmieniamy, kiedy te meble już do nas dojdą. Także zapraszam was bardzo serdecznie, zostawcie kciuka do góry, koniecznie mi też napiszcie, jakie kolory przeważają w pokoikach waszych dzieciaczków, czy to chłopców, czy to dziewczynek, bo jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawa. Także zapraszam, pokażę wam, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jak to zorganizowaliśmy, ale tak jak mówię, jeszcze troszkę tutaj się zmieni. No dobra, kochani, także zapraszam, zapraszam i słuchajcie, no jest bardzo słonecznie dzisiaj, także no ten obraz może być troszkę taki sobie. Akurat wyszło słońce, kiedy ja stwierdziłam, że fajnie będzie ten filmik dla was nagrać, no ale nic, jakoś damy radę, zobaczcie. Tak to jest, wchodzimy tutaj do pokoju malutkiej, proszę bardzo, tutaj mamy wejście i tutaj mamy matę. Kącik zabaw, mamy tipi, tutaj jest komoda, zaraz wam zresztą pokażę, łóżeczko, lampka, no i te ozdoby tutaj, kwiatuszki na ścianie. Dobra, zacznijmy może od komody i tutaj dużo się dzieje, a dlatego, że po prostu dzieci się bawią. I przy okazji chciałabym wam pokazać, to jest ta jej kamerka, ale tę kamerkę Krzysiek jeszcze na pewno gdzieś w lepszym miejscu zamontuje. I tutaj ulubione zabaweczki malutkiej, proszę bardzo, jest książeczka, są gryzaczki, jest ten kubek z kawą od Fisher Price. Także tutaj na komodzie mamy taką lampeczkę, o której już wam mówiłam, ona zmienia kolory, jest świetna, także polecam wam ją serdecznie. Tutaj mamy smoczki, jest zegarek, są najbardziej przydatne akcesoria w takim oto koszyczku. Ten koszyczek jest z Pepco, ja już go kupiłam jakiś czas temu. Mamy, wiecie, zasypki, jakieś tam kremy, chusteczki, waciki, pampersy, płatki higieniczne i tutaj mamy tą przepiękną dekorację, o którą zawsze mnie pytacie. O, i tutaj już jest wyjście z pokoju malutkiej. O tą dekorację zawsze mnie pytacie, no ona jest boska i wydaje mi się, że robi tutaj taki klimat. Dodatkowo Nel ma też swoją lampkę nocną, która wydaje mi się tutaj bardzo fajnie pasuje. I tutaj już jest ta komoda z przewijakiem, która będzie musiała stąd zniknąć. A tutaj już mamy, zobaczcie, łóżeczko, przepiękna dekoracja, te kwiaty na ścianie wyglądają tutaj niesamowicie. Ja uwielbiam te kwiaty i bardzo się cieszę, że mamy tutaj dużo białych ścian i wydaje mi się, że się świetnie prezentują. A tutaj zobaczcie, już mamy łóżeczko. I w łóżeczku są jakieś tam ulubione podusie, ulubione maskotki. I lecimy dalej. Tutaj mamy od montowni zabawek moje dwa hiciory, które ja tak naprawdę uwielbiam. Słuchajcie, tutaj jest wózek. W wózku siedzi sobie na razie pozytywka od Lamilu. Natomiast jak już Nel będzie starsza, już zaczyna go powoli pchać, słuchajcie. Bo Nel jeszcze nie chodzi, delikatnie się przemieszcza, stoi, ale jak już będzie fajnie, stabilnie chodziła, to będzie mogła, wiecie, pchać sobie ten wózek jako taki pchacz. Więc to jest od montowni zabawek i bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań dostaję zawsze na temat tego wózeczka. I tu również od montowni zabawek mamy przepiękne łóżeczko, a w łóżeczku, słuchajcie, jest akcja, bo tutaj mieszka pani misiowa elegancka i tutaj mieszkają wszystkie efiki, także tutaj Nel sobie siedzi, podchodzi, słuchajcie, wyrzuca te efiki i z powrotem je tam wsadza. I śmieszne jest to, że nie położy tych efików w inne miejsce, czy do tipi, czy do łóżeczka, czy gdzieś na matę, zawsze one są po prostu tutaj. Przechodzimy
przechodzimy dalej, słuchajcie, i tutaj mamy nasze piękne tipi, w którym dzieci bardzo często się bawią, także zaraz Wam pokażę tipi. Jest kocyk, są też poduchy i tutaj na górze, słuchajcie, nie mamy jeszcze żaluzji, no bo wiecie, jest taka sytuacja, że niestety to wszystko zostało wstrzymane i tutaj na górze mamy jeszcze taką piękną ozdobę od Lovewood, ja uwielbiam ich dodatki, także ozdoba prezentuje się tak. Też jest dużo białego miejsca, dużo białej ściany, więc wydaje mi się, że no spoko to tutaj wygląda. No to tutaj mamy oczywiście tipi, główny punkt programu. Myślę, że jak Nel będzie starsza, to jeszcze więcej z tego tipi będzie korzystała. I tu w środku, zobaczcie, są podusie, rybki, konik morski, jest dywanik, także bardzo fajnie i przyjemnie. I tutaj, zobaczcie, mamy lalę hiszpankę, bobaska hiszpankę i lalę azjatkę. Świetne są te lalki i słuchajcie, faktycznie, tak jak mi kiedyś mówiłyście, te lale po prostu tak pachną wanilią, że w całym pokoju zapach się utrzymuje. I tak samo jest z lalami. Te lale nie mogą być w innym miejscu, one po prostu muszą być u Nelci na tej ogromnej pufie, poduszce, którą ja, jak jestem tutaj, czy ja właśnie, czy Krzysiek, to słuchajcie, siadamy sobie na niej, rzucamy ją sobie tutaj na środek, czy ktoś do nas przyjdzie. Teraz wiemy, jaka jest sytuacja, to siadamy sobie na tej pufie podłogowej, ona jest super, to jest taka wielka, mięsista, konkretna poducha, także przy zabawie z dziećmi fajnie sobie na takiej poduszce usiąść. Tutaj mamy nasze duże pudła, które uwielbiam i o które też często pytacie. I słuchajcie, jeśli chodzi o te pudła, to one są z Don by Deer chyba. I tam trzymamy różne zabawki, jakieś tam klocki, wiecie, pod koniec dnia wszystko tam wrzucam. No i tutaj mamy podusie, żeby było miło, przyjemnie. Tutaj mamy skos, więc słuchajcie, są wszystkie podusie. Ta jest z homli, kolejna też jest z homli, ta taka różowa, którą możecie zmieniać z cekinami. Tam jest kura od Lamilu, są oczywiście efiki. Zobaczcie, tu też coś jest porozrzucane. Tutaj mamy Nel, królisie od Aloelo. Króliczka, który jest jeszcze z moich młodzieńczych lat, tutaj od Little Dutch są klucze. No i oczywiście tutaj mamy piękną poduchę z Primara, którą przywiózł Krzysiek. No i tutaj dzieci się zazwyczaj bawią. Albo Nel sama, albo Leo, jak chce jej trochę poprzeszkadzać. To jest mata od Skip Hop, mata piankowa, którą uwielbiam i będę polecać naprawdę każdemu, bo sprawdza się super. Mam koszyk, słuchajcie, on jest z H&M-u i tutaj na razie wrzuciłam wszystkie ubranka Nel, te takie większe, które będzie mogła nosić, wiecie, za jakiś czas, za jakiś, nie wiem, miesiąc, dwa, trochę rzeczy letnich. Muszę to wszystko sobie uporządkować właśnie w tej komodzie. Tu jest natomiast kosz, o który też bardzo często mnie pytacie. Kosz jest, słuchajcie, z homli, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, jest z homli, także ten kosz też tutaj bardzo fajnie wygląda. Natomiast na górze tutaj jest przepiękna literka. Wydaje mi się, że spoko to wygląda. Słuchajcie, ja tutaj na kolana przysiadam, żeby Wam to wszystko pokazać. No i tutaj już mamy okno, na oknie na razie póki co siedzą takie piękne pluszaczki. Tam są jeszcze ozdoby, które muszę wykorzystać, ale na razie tam leżą. Jeśli chodzi też o zabawki dzieci, to pewnie Wy też tak macie, że w salonie macie najwięcej skrzyń i kartonów z zabawkami. To każdy tak chyba ma. Tutaj w tym kąciku, słuchajcie, bo dzieci, tak jak mówię, bardzo często bawią się, o, tutaj na macie, więc tutaj w tym kąciku są ulubione książki malutkiej i ta piramida zabaw. Piramida zabaw zawsze jest wkładana, jak skończymy się bawić właśnie do tego pudełeczka. Także tak to u nas wygląda. Jest dość ogarnięte, bo tak jak mówię, dzieci teraz się bawią w salonie razem z Krzyśkiem, więc słuchajcie, pozwoliłam sobie trochę ogarnąć i pokazać Wam, jak to wygląda. No pokój, słuchajcie, jest dość duży. No mówię, brakuje tu jeszcze szafy, brakuje tu jeszcze nowej komody i jeszcze mamy super huśtawkę. Ja Wam chyba ją pokazywałam na Instastories, także gdzieś będziemy musieli ją po prostu przyczepić, zaczepić. Łóżeczko, jejku, już nie pamiętam. Skąd jest, słuchajcie, o matko, zapomniałam, ale to jest piękne, zwykłe, takie białe, standardowe łóżeczko. Nel bardzo lubi się bawić w łóżeczku, co bardzo wiele z Was dziwi, natomiast tak, ona bardzo, bardzo lubi. Także nagram Wam jeszcze jakieś przebitki, słuchajcie, tak to wygląda na ten moment, taki update'ik. O, tutaj zobaczcie, jest naprawdę dużo, 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 dużo zabawek, dużo wszystkiego. Także o, tutaj dzieci najczęściej spędzają czas. Mata jest super, świetnie się myje. Ja tu najczęściej też przewijam Nelcie. Mamy jeszcze taki piankowy przewijak sobie tutaj rzucam, więc matę mega fajnie się bardzo szybko myje. Wystarczą mokre chusteczki, tak naprawdę ramciam ciam i gotowe.
Póki co na razie tutaj Nelcia ma trochę swoich ubranek, kocyków, wszystko nam się tutaj mieści. Resztę trzymamy u nas na dole, mamy taką wielką zabudowaną szafę. Tutaj mamy jeszcze taką matę, ta mata też może służyć jako dywanik. Tak się prezentuje, to jest taki liść. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.